Linkujecie. Maseczkę bombę witaminową i zielone oczyszczanie stworzyłam na moich ukochanych glinkach czerwonej i zielonej, bo według mnie nie ma drugiej tak skutecznie przywracającej zdrowy wygląd skórze w dodatku naturalnej substancji jak glinki, właśnie. Przed każdym użyciem maseczki należy dokładnie wymieszać do konsystencji pasty. Maseczki nakładamy wieczorem na suchą i umytą twarz. Glinki są idealnym peelingiem do skóry twarzy. Wyczujecie w nich delikatne grudki, dlatego bardzo istotne jest, aby nakładać je w sposób kulisty, ścierając suchą wierzchnią warstwę naskórka. Taką maseczkę pozostawiamy na 20 do 40 minut. Jak widzicie, maseczka dobrze leży, nie odkleja się, nie spada, nie wysycha. Słuchajcie, glinki mimo że leżą na naszej twarzy, to tam naprawdę wiele się dzieje. Czujemy, że skóra jest ciepła. Oleje wciągają w głąb skóry witaminy i minerały z glinek i alk, ale co najważniejsze, glinki w tym czasie bardzo skutecznie oczyszczają nam skórę z toksyn. Maseczka bomba witaminowa idealnie wpisze się w suchą, szarą, wymagającą odżywienia i nawilżenia skórę. Zielone oczyszczanie wzbogaciłam w olej laurowy, stąd świetnie wpisze się w skórę z niedoskonałościami. Efekt glinkowania czujemy już po pierwszym użyciu, a systematyczne ich używanie sprawi, że skóra stanie się zdrowsza, witalniejsza, gładsza i bardziej odporna.